Wydaje mi się, że to wszystko jest spowodowane świadomością ludzi o jedzeniu. Każdy z nas chce poszerzać swoje horyzonty kulinarne. Chodzimy coraz częściej do różnych restauracji, nie boimy się próbować. No i oczywiście eksperymentować w kuchni. Dlatego każdy z nas próbuje czegoś nowego i przy okazji ogląda też programy kulinarne.